przedstawiono właśnie bardzo mocno przyszłych akolitów. Ta posługa, którą Kościół dzisiaj wam poręcza na drodze waszego powołania, ona daje wam bardzo wielkie możliwości być blisko Boga i słuchać Jego Słowo, Jego dotykać własnymi rękami, będąc tymi, którzy bezpośrednio pomagają księżom, w taki też sposób przygotowują się do kapłaństwa. 5 marca biskup pomocniczy lwowskiej archidiecezji Edward Kawa przewodniczył mszy świętej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie, Brzuchowicach, podczas której udzielił posługi elektoratu i akolitatu klerykom 3 i 4 roku. Posługę elektoratu przyjął student 3 roku Wiktor Kościół, a seminarzyści 4 kursu Anton Labaj, Aleksander Klimow, Nazarii Zuzak, Kazimierz Wawrycz i Piotr Gordienko otrzymali posługę akolitatu. W tym dniu klerycy rozpoczęli rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ojciec Paweł Odoj, franciszkanin konwentualny, proboszcz parafii świętego Antoniego we Lwowie. Dziękuję Bogu za to, że mogę być tutaj wśród was, w seminarium, w sercu naszej archidiecezji. Takie służenie jak udzielenie święceń czy posługi elektoratu i akolitatu jest dla mnie radością, bo trzeba Bogu dziękować, że jest komu udzielać tę posługę. Modlimy się też za was, za seminarium, żeby było was jak najwięcej i żebyście wy sami byli coraz bardziej mocni wiarą. Pamiętajcie, a szczególnie wy, nasi świeżo upieczeni akolici i świeżo upieczony lektor, abyście byli naprawdę żywym narzędziem w rękach Boga. Żebyście zawsze pamiętali, że kaplan, a także i wy, seminarzyści, żyje ze słuchania Słowa Bożego. Jeśli słuchacie Słowa Bożego, Bóg was wypełnia swoją łaską, przemienia wasze serca. I wtedy naprawdę służycie Bogu, a nie sobie, nie komuś, tylko Bogu. Wtedy, gdziekolwiek byście byli, będziecie takim narzędziem i tego wam życzę. Żebyście to odczuwali i tym żyli. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Dziękujemy też wam, że z waszych rąk mogliśmy otrzymać tę posługę. Dziękujemy księdzu rektorowi, że nas przedstawił do przyjęcia tej posługi. Rozumiemy, że jak wszyscy chrześcijanie w ogóle, a my w sposób szczególny, powinniśmy dbać o czystość naszych serc, żeby Chrystusowi było dobrze, gdy łączymy się z Nim w Komunii Świętej, przyjmujemy Komunię Świętą, żeby Mu było dobrze, gdy będziemy czytać i przekazywać Jego Słowo i żeby Jemu było dobrze w naszych rękach, kiedy będziemy Jego najświętsze ciało rozdawać. Переказувати Його Слово, і щоб йому було добре в наших руках, коли ми будемо Його найсвятіше тіло роздавати. Виставка Орест Малець, директор Львовського музею історії релігії. W przededniu Środy Popielcowej, 5 marca, w pomieszczeniu Lwowskiego Muzeum Historii i Religii odbyło się otwarcie wystawy pod tytułem Quadragesima – symbolika ornatów Wielkiego Postu. To wystawa też ze zbiorów naszego muzeum, ale większość obiektów udostępniła nam dla wystawy Archidiecezja Lwowska Kościoła Rzymskokatolickiego. Jest to nasza wspólna wystawa. Wszyscy wiemy, że zaczyna się Wielki lub Przedpaschalny Post. Dla chrześcijan zachodniego obrządku zacznie się on jutro, dla chrześcijan wschodniego obrządku za tydzień. Ta nasza wystawa to dobra okazja dla wszystkich zwiedzających nasze muzeum zobaczyć ubrania kapłańskie, zobaczyć obrazy, ikony poświęcone wydarzeniom biblijnym. Na początku chcę podziękować panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom tego muzeum za ten pomysł, żeby pokazać te ornaty, które można tak powiedzieć, że szkoda, iż w naszej liturgii są tak rzadko używane. Były używane do 1960 roku, do Soboru Watykańskiego II. Teraz w naszej liturgii są inne ornaty, ale w niektórych świątyniach, kościołach jeszcze je używamy. I dzięki niektórym księżom, którzy potrafili uratować te ornaty, jeszcze mamy je tutaj w Ukrainie. До Собору Ватиканського II від нашої літургії тепер є інші орнати, але в деяких церквах, костелах ми ще їх вживаємо. Ну і завдяки деяких священників, які хотіли за
хрестити, за врятувати ці орнати. Є ще маємо їх багато також тут на Україні. Дорогі брати і сестри, сьогодні цією середою розпочинаємо час особливий, час блаженний. Drodzy bracia i siostry, tą środą zaczynamy czas szczególny, czas błogosławiony, czas Wielkiego Postu. To czas, kiedy Bóg daje nam możliwość zobaczyć prawdę o nas samych. A prawda o nas jest taka, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ten popiół, którym dzisiaj będziemy posypywać nasze głowy, jest obrazem tego grzechu. Kiedy przyjmujemy to nawrócenie, ten popiół na nasze głowy, stajemy w prawdzie przed naszym Bogiem, że prochem jesteśmy i w próch się obrócimy. Szóstego marca we środę we wszystkich rzymskokatolickich parafiach lwowskiej archidiecezji wierni gromadzili się, żeby razem zacząć czas nawrócenia w modlitwie, poście i jałmużnie. Msza święta w środę popielcową była też odprawiona we lwowskiej łacińskiej katedrze. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa. Koncelebrował przy ołtarzu wikary Bazyliki Metropolitalnej ksiądz Anatolij Rusin. Zlubani bracia i siostry. Kochani bracia i siostry, rozpoczynamy liturgię czas Wielkiego Postu. Dla nas jest to osobliwy czas, szczególnie gdy zobaczymy, co się dzieje na świecie. Ten niepokój, chaos, to jedno wielkie nieporozumienie, to wszystkich nas zachęca do tego, żeby faktycznie stanąć przed Bogiem w prawdzie, żeby zrozumieć siebie, zrozumieć wolę Bożą w tym całym świecie. Trzeba prawdziwie upaść nam dzisiaj na kolana przed Bogiem. Liturgia Słowa dzisiaj nas wprowadza. Warto podkreślić, bracia i siostry, do tego, jak nam trzeba przejść ten błogosławiony czas. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma nic o jedzeniu. Kiedy słyszymy czas postu, to jakoś tak podświadomie w naszym myśleniu pojawiają się od razu różne ograniczenia w jedzeniu, różne diety, które stosujemy, czy inaczej jakoś to nazywamy, postne potrawy. Liturgia Słowa nam mówi, ukazuje jakby całkiem inny wymiar i tym pokazuje nam prawdę tego postu, żebyśmy zrozumieli, że poszczenie nie polega na tym, że będziemy sobie w czymś odmawiać, że będziemy głodować, tylko polega na tym, żeby naprawdę całym sercem przylgnąć do Boga. Nasze serce, jak mówi święty Augustyn, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu. Nasze serca będą dotąd niespokojne, dopóki nie spoczną w Bogu. Po liturgii Słowa odbyło się tradycyjne posypanie głów wiernych popiołem. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To są słowa, które kapłan wymawia podczas posypania głowy popiołem, zachęcając nas zastanowić się, że jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy przebaczenia i Bożego miłosierdzia. Dlatego też w liturgii Kościoła w czasie postu będziemy otrzymywać Słowo Boże i pokrzepiać się Eucharystią, żeby być w jedności wspólnoty Kościoła. Niespokojne jest serce moje, póki nie spoczynę w Bozie. Nasze serce będzie dokie niespokojne, póki nie spoczynę w Bozie. Dziewiątego marca 2019 roku w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Piastunki Ludzkich Nadziei w Stryju zebrała się młodzież, żeby przeżywać Dzień Duchowego Odnowienia na początku Wielkiego Postu. Tematem spotkania była Boża obecność w życiu każdego człowieka. W dniu skupienia uczestniczyło około 30 młodych ludzi ze Stryja, Mikołajowa, Borysławia i Truskawca. Powiedzieć Bogu tak, za przykładem Najświętszej Maryi Panny, oznacza mieć odwagę przyjąć życie takim, jakie ono jest, z całą jego wrażliwością i nieznacznością, często z jego pozornymi sprzecznościami, z pozornym brakiem sensu. Przyjąć życie takim, jakim ono jest, oznacza przyjąć swoją ojczyznę, swoją rodzinę, swoich przyjaciół takimi, jacy są,
A przejawia się to w tym, że my w przyjaźni podchodzimy do tego, co nie jest doskonałe, nie uważając za mniej warte miłości. Właśnie te słowa powiedziane papieżem Franciszkiem w Panamie do młodzieży towarzyszyły młodzieży podczas ćwiczeń duchownych. Uczestnicy Dnia Skupienia przejawiali wielką otwartość i aktywność podczas wspólnych zajęć. Prowadził Dzień Skupienia w Stryju ksiądz Aleksander Kusy. Надешви для нас дні покути, абишми задушучинили за грехи і збавили душу. Ojciec Mikołaj Luczok, ojciec duchowny lwowskiego dekanatu. Czyli dziadek miał nieprzebaczenie. Przekazał swojej córce. Przez opowieści córki przekazała to swojemu dziecku. Spotykamy się w końcu z dzieckiem, które jest nośnikiem pewnego nieprzebaczenia. I to nieprzebaczenie jest powiązane też z procesem, ponieważ kiedy mówiono o przebaczeniu, to zawsze łączy się z jakimś wydarzeniem. Jakim by nie był moment, jeśli jest krzywda, jeśli człowiek odczuwa, że kogoś oskarża. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o narzekaniu, osądzaniu, obmowie, o tym, że narzekanie, osądzanie i obmowa to forma radzenia sobie z bólem. Kiedy człowiek narzeka, ci tacy źli czy obmawia, próbuje uśmierzyć ból, który on w sobie nosi. Tylko to jest nieskuteczne uśmierzanie. To jest coś, gdzie ja zamykam drzwi potem. Czyli coś, gdzie ja wyłączam komórkę, wyłączam wszystkie te jakieś... To była taka praktyka uczenia się wydzielania specjalnego czasu na to spotkanie. I wtedy było prościej. No i sensie było prościej, bo było w programie. Jest ten czas, prawda? Z nieba dla nas darowy. W Niego każdego dnia się wpatrujemy, bo przecież święty Józef otrzymał z rąk Boga Ojca największy skarb. Skarb Jego Syna oraz Matki Najświętszej. Święty Józef miał swoje trudności, dzięki którym Bóg uczył go być pięknym człowiekiem. 19 marca odbyła się uroczystość świętego Józefa w kaplicy Lwowskiego Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego świętego Józefa w Brzuchowicach. Odpustowej mszy świętej przewodniczył ojciec Paweł Tomaś, proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny we Lwowie, który też odznaczał tego dnia swoje urodziny. Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 11 mszą świętą. Koncelebrowali wikariusz generalny archidiecezji ksiądz Józef Pawliczek, prefekt seminarium ksiądz Piotr Dochtycz, ojcowie duchowni, księża z seminarium i inni kapłani z Lwowa. Tak też jest ze świętym Józefem. Kiedy mu się nie przypatrzeć dokładnie, to nie będzie jego blask jakiś urzekający, ani nie będzie nam się wydawało, że jest jakimś wielkim świętym. Dlatego, że był człowiekiem cichym, pokornym. I Ewangelie mówią o nim tylko dlatego, że mówią o Jezusie Chrystusie czy o Matce Bożej. Święty Józef nie czynił cudów, nie robił niczego nadzwyczajnego, nie jaśniał jakąś wielką nauką wobec świata, jak to niektórzy święci. Nie działał nic z tego, co człowiekowi zwykło wyjednać głośną chwałę czy popularność. Ewangelista Mateusz powiada, znamy to słowo, mąż jej Józef... Po mszy świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z litanią do świętego Józefa oraz procesją, dróżkami, seminarium z Przenajświętszym Sakramentem oraz figurą świętego patrona tego dnia. Na zakończenie odmówiono akt ofiarowania seminarium świętemu Józefowi jako patronowi, odnawiany corocznie podczas tej uroczystości. Oddzielne podziękowania otrzymali dobroczyńcy i wierni, którzy modlą się za podopiecznych i wychowawców Lwowskiego Seminarium Duchownego. Święty Józef, nie rozmawiaj mnie.